Witajcie w takiej pierwszej serii związanej z tematyką pomiarów instalacji elektrycznej. Będę się starał tutaj omówić wszystkie najbardziej potrzebne pomiary, które powinniśmy wykonać w instalacji, czy to przy pomiarach odbiorczych, czy też przy sprawdzeniach okresowych. Seria będzie podzielona na takie tematy jak pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych, pomiary rezystancji izolacji, pomiary impedancji pętli zwarciowej, pomiary czasu oraz prądu zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych, pomiary rezystancji uziemienia i na sam koniec sporządzenie protokołu. Oczywiście nie możemy zapominać, że podczas takich sprawdzeń jedną z pierwszych prac, które powinniśmy wykonać, to są oględziny instalacji. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dostępu do wszystkich treści szkoleniowych, zapraszam do kontaktu. Szczegóły znajdziecie w opisie. Zapraszam.